Mówił pan poseł, że tutaj Polska zajmuje dosyć, no można powiedzieć, tragiczne miejsce, jeżeli chodzi o dzietność. Właściwie można nas liczyć od końca całego szeregu państw, a nie od początku. Tak, jeżeli nie będzie wzrostu dzietności, czyli rodzących się dzieci, to żaden system emerytalno-rentowy nie przetrwa. Przecież jest to na świecie wypłata emerytur, zasiłków, rent w przypadku osób chorych jest oparta na solidarności pokoleniowej. My pracujemy na renty i emerytury naszych rodziców i dziadków, a następne pokolenia również na nasze, więc to jest dość proste. Jeżeli nie będzie następnych pokoleń, nie będzie wymienialności tych pokoleń, to nie będzie żadnego systemu emerytalno-rentowego. Nigdzie na świecie nie ma sytuacji takiej, że ktoś sobie odłoży. No może w indywidualnych przypadkach, ale nie jeżeli chodzi o społeczeństwo. Dlatego ta dzietność jest tak ważna. W Polsce jest około 1,29 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym między 15 a 49 lat. To jest ten okres, który się statystycznie liczy. A przyjmuje się na świecie, że dla prostej zastępowalności pokoleń dzietność powinna wynosić 2,10-2,15 dziecka na jedną dorosłą kobietę. Część ludzi nie będzie miała dzieci, część ludzi może nie chce, nie może. Więc przerażenie budzi fakt, że na 223 kraje na świecie, Polska jest na czwartym miejscu od końca, jeżeli chodzi o ilość rodzących się dzieci. To do czego my zmierzamy, jeżeli jest mniej dzieci rodzących się w Polsce niż w Chinach, gdzie była przez dziesiątki lat komunistyczna polityka jednego dziecka, zabijania dzieci, przede wszystkim rodzących się dziewczynek. W niektórych regionach Chin, w górach, na wsi można mieć dwoje dzieci. W Chinach współczynnik dzietności jest 1,55, a w Polsce, jeszcze raz powtórzę, poniżej 1,30. A jak wyglądamy na tle innych krajów tutaj europejskich? Inne kraje europejskie próbują temu przeciwdziałać i robią to w miarę skutecznie. We Francji bardzo wzrósł współczynnik dzietności, francuski zaczęły rodzić dzieci, trochę w Niemczech, w Skandynawii. Okazuje się, że to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie, jak się próbuje mówić, zmiana kulturowa, cywilizacyjna, że młode pokolenie, które chce korzystać z życia, używać, konsumować, jest popularny hedonizm, moda na singli, promowanie związków homoseksualnych, że to jest jakby jedyne wytłumaczenie problemu braku dzieci. Nie. Niedawno Gazeta Wyborcza, która przecież nie jest chyba tutaj bardzo zainteresowana tą częścią rozwoju Polski, podała, że na Wyspach Brytyjskich, tam gdzie jest duża emigracja z Polski, Polki rodzą najwięcej dzieci. Okazuje się, że dziewczyny z Polski tam chętnie rodzą dzieci, rodzą więcej niż kobiety z Indii, z Pakistanu, z Bangladeszu, czyli z tych krajów, gdzie kulturowo jakby kobieta jest świadoma, że będzie miała dużo dzieci, to właśnie Polki rodzą najwięcej dzieci. I tam rodzą, a tu siostry tych dziewczyn dzieci nie rodzą, czyli trzeba się zastanowić, co jest przyczyną. Nie zmiany kulturowe, one tam może u niektórych ludzi jakiś efekt wywołują, ale brak polityki prorodzinnej, mieszkań, stabilnej pracy. Młody człowiek bardzo się zastanawia, czy zakładać rodzinę, kiedy nie ma gdzie mieszkać, kątem u rodziców, kiedy nie ma stałego źródła dochodu, albo pracuje na umowie śmieciowej, nie jest wiarygodny dla nikogo w banku, to bardziej wiarygodna jest babcia z emeryturą niż młody człowiek pracujący na umowie śmieciowej, więc ludzie nie chcą formalizować związków, nie chcą mieć dzieci. Potem naturalne procesy biologiczne, lata lecą. Część kobiet, która w odpowiednim wieku dziecka nie urodzi, potem już będzie miała z tym ogromne problemy, bądź nie będzie mogła. To wymaga zmiany. I te kobiety, które we Francji, w Holandii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, o której wspomniałem, rodzą dzieci, korzystają z tego, co te państwa wypracowały. I nie potrzeba wyważać otwartych drzwi. System wsparcia finansowego, zasiłków, przedszkola, żłobki, elastyczny czas pracy, pomoc dla kobiet karmiących piersią, żeby mogła po kilku godzinach i dziecko nakarmić. Przecież to są rzeczy powszechne. Swobodny czy zagwarantowany powrót dziewczyny, która odchowa dziecko, powrót do pracy. U nas każda się boi, że jeżeli zostanie z pracy, odejdzie z pracy, nikt jej później nie przyjmie. Ale trzeba powiedzieć, i to jest podstawą, powinno być podstawą polityki prorodzinnej. Dziecko jest skarbem narodu. To nie jest tylko i wyłącznie obciążenie dla rodziny.
to jest skarb dla narodu, bo jak nie będzie tych dzieci, to nie tylko ta rodzina, ale i całe społeczeństwo nie będzie miało zabezpieczenia emerytalno-rentowego. Trzeba zmienić również mentalność w podejściu do rodzin wielodzietnych. Przecież nie jest żadną tajemnicą. Do niedawna rodziny wielodzietne patrzono na nie jak na patologię. Rodzina, która miała kilkoro dzieci, była uważana przez społeczeństwo, przez wielu tak zwanych mądrych ludzi, przez autorytety za rodzinę patologiczną. Zamiast tej rodzinie pomóc, że wzięła na siebie ogromny ciężar urodzenia i wychowania następnego pokolenia, które jest potrzebne wszystkim, to wytykano te rodziny palcami, nie udzielano żadnej pomocy. Trzeba mieć ogromny szacunek dla ludzi, którzy swoje życie poświęcili dla dzieci, często rezygnując z wielu potrzebnych i na pewno pożądanych przez siebie dóbr, usług, konsumpcji, wypoczynku i tak dalej. To jest wielka sprawa dla całego narodu, więc trzeba zmienić politykę prorodzinną tak, żeby była skuteczna.